trend, prawda, tego niesłychanego wzrostu bogactwa małej tej elity, prawda, bogatej, a przy jednoczesnym niewystarczającym wzroście, bo tam pewien wzrost był, ale bardzo mały wzrost, prawda, dobrobytu olbrzymiej większości społeczności ludzkiej, no to jest historia skandaliczna i papież to kapitalnie uchwycił, zdefiniował i przedstawił konkretne propozycje, prawda? Między innymi sprawę likwidacji długów, sprawę otwarcia granic, sprawę prawda, wprowadzenia pełnej swobody handlowej między krajami rozwijającymi się, krajami rozwiniętymi, prawda, sprawę realnej płacy i tak dalej. W koncepcjach papieskich mamy zdefiniowane konkretne działania, prawda, co trzeba robić. Oczywiście punkt wyjścia no, to jest przede wszystkim wstrzymanie działalności zbrojeniowej, która jest przecież podstawą, prawda, dobrobytu całego naszego kraju, jednocześnie niemożności finansowania tam, gdzie można finansować. To są te propozycje pod adresem tych największych krajów, pod adresem Organizacji Narodów Zjednoczonych. To wszystko są postulaty oczywiście teoretyczne, ale w gruncie rzeczy to, co ja przedstawiłem w syntezie, to jest program rozwoju świata dla likwidacji tej strasznej niesprawiedliwości, która istnieje i która wcale się nie zmniejsza, prawda? Został zlikwidowany system kapitalistyczny, ale ten system, który w obecnej chwili egzystuje, jest systemem również absolutnie nie do zaakceptowania. I papież to widział, krytykując komunizm, jednocześnie krytykował tę formę, aktualną formę kapitalizmu, prawda? Propagując filozofię, prawda, nie mieć, tylko być, ale również wskazując na konkretne środki zmierzające do zminimalizowania stratyfikacji. No, stratyfikacja społeczno-ekonomiczna będzie zawsze istnieć, ale chodzi o to, żeby nie było tutaj tej dysproporcji nonsensownej, która istnieje w chwili obecnej. Także papież był nie tylko, prawda, przywódcą duchowym, ale był twórcą całej filozofii ekonomiczno-społecznej.